Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Nie wiem czemu nie widać kamerki, już to naprawiam. Hop. Momencik, moi drodzy, takie nieprzygotowanie. Hop. Witam. Cześć, z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam nową bogini, czyli Belorione, największy broken shit, który ostatnio wyszedł. Jest to pierwszy warrior, wojownik kobieta, jak widać. Jest ona bardzo silna, naprawdę. Ją się różnie buduje, z tego co ja zauważyłem, ale albo ludzie ją budują pod autoataki, albo normalnie pod warriora, zależy co maksują i myślę, że tak ona zaistnieje w mecie. Pójdziemy sobie nią na solo, tylko dlatego, że ona ma jedną z najtrudniejszych mechanik, jak nie najtrudniejszą według mnie, i najbardziej skomplikowaną mechanikę ze wszystkich w całej grze. Zaraz wam mniej więcej wytłumaczę, tylko przyciszę sobie grę. Okej. Jak możecie zauważyć, lub też nie, co skilla, jak zmieniam sobie skilla, 1, 2 albo 3, ona przy każdym skillu ma inną broń. O kurde, ten mnie zgarnął. Momencik. A, boli. Zaraz wam opiszę skille, tylko niech się tu zrobi troszkę, fuck my life, stupcy. Spokojniej. Dobra. Także jej pasywka działa tak, że za każdym trafionym basic atakiem ona dostaje 5 protekcji i stakuje się do 5 razy. Czyli max nam to daje 25 nie fizyka, tylko 25 protekcji. Właśnie, hoga mam. Hop. Fuck my life, boli. Dupcaj tyr. Szczerze mówiąc, wolałbym ją iść na dżunglę. Na solo nie jestem za dobry, jak widać. Ale myślę, że na solo sobie pójdę, bo będzie po prostu spokojniej. Ale myślę, że na dżungli bym wolał lepiej ją mówić. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Także jej pasywka wydaje się być bardzo potężna, ponieważ 25 protekcji drogą nie chodzi, a u niej niestety tak, jak widać. Jej pierwsza umiejętność jest to Shield Bash, jest to taki dash na krótki dystans dość. I tutaj na ten obszar ona zadaje taki niewielki damage, co powoduje, że ona zmienia broń na tarczę, na miecz jednoręcznej tarczę. Co powoduje, że reflektuje 80% damage'a, który w nią wejdzie, tak? Tak. I slowuje oczywiście wszystkich, który trafi dashem. O Jezus. Tyr zszedł. No, nie mogę się skupić, bo jak mówię, no to tak, jedno albo drugie, nie? Chwila, moment. Idę na lewo. Znaczy na mida. Tu się coś dzieje. Patrzcie, ul wygląda mniej więcej tak. Hop. Stun. Ja pierdolę, że to zdupcył. O Boże święty, co ja robię. Belu na żol. Sorry. Nie umiem nią grać, gram nią, który raz tym gram. Ojej, jeśli się źle nagrywa, tutaj widzę. Tak brzydko się nagrywa dość. No, jestem po formacie, ludzie, także mogę mieć trochę nieogarnięte tutaj wszystko. Dwójka jest to taki właśnie obrót, który im więcej bogów trafi na ziemi podczas spinu, czyli tego obrotu,
zadaje 30% damage'a więcej za każdego boga, którego trafi. Podczas slemu, czyli tego dup. Nie? I oczywiście zmienia nam broń na młot, co powoduje, że mamy wtedy AOE basiki. Nie powinienem nie mieć na solo, bo przysysam. O Boże święty. Ale ja nią przysysam. Pałkę. Dobra. A podstawowa broń oczywiście jest taki mieczyk. Trzeci skill jest to taki takie coś. Ta trójka to ogólnie jest nowy rodzaj crowd controla w grze. Jest to kontra na wszystkich ADC. Na wszystkich ogólnie, którzy biją z autoataków, ponieważ jest to kontra na basic ataki. Jest to kontra na basic ataki. Nazywa się to disarm. CC nazywa się disarm. Mniej więcej działa to tak, że nie pozwala przeciwnikom używać basic ataków. U niej działa to na 3 sekundy. Czyli to jest bardzo silna rzecz. Myślę, że pierwsza rzecz, którą znerfują u niej, to będzie właśnie ten disarm. Shit, healnie się teraz. Dobra, nie bije się z nim. Zmienię nam broń oczywiście na takie, nie wiem co to jest, taki siepacz jakiś. I powoduje, że możemy się healować. I basiki mamy troszkę dłuższe. Co trzeci bazowy. O, fuck my life, ten tyr mnie niszczy. Co trzeci bazowy się healujemy i. Oczywiście disarm na 3 sekundy na ostatnim. Levelu. No i ult oczywiście, jest to taki skok, który kiedy po skoczeniu i trafieniu środkiem tego oczywiście ulta mamy stun, który zadaje damage. I oczywiście dajemy tam. Muszę kupić tego, gdzie to jest, hop. Bierzemy to. Ostatnio nią poszedłem na dżunglę, to wykerowałem grę, a teraz to przysysam pałkę. Może dlatego też, że próbuję wam jej mechanikę tutaj wytłumaczyć. Czemu mi to tak dziwnie ten... widać tą grę? Może dlatego, że gram w nią w oknie. Nie wiem, tak jak mówię, jestem po formacie. Muszę tutaj dużo rzeczy jeszcze dopracować. Kurwa, idź mi stąd, panie. A jebie, serio. Dobra, mamy go. I opłacało się mu. Po to blue przychodzi, bo zginął. Także wszystko już wam chyba powiedziałem z jej mechaniki, mogę się skupić na grze. Chyba. Czy coś jeszcze nie powiedziałem? Czegoś. Wszystko, myślę. Mam nadzieję, że nie będzie widać pasków po bokach w grze. Czy na materiale. Możemy oczywiście tutaj dać zrobić trójkę na tower, ponieważ z tego modka ona bije najmocniej. Not today. Aha, właśnie, jeszcze nie powiedziałem wam jednej. Broń wam się zmienia z powrotem na podstawową, kiedy... Nie boję się go. Mogę spokojnie się z nim bić. 3 sekundy po wyjściu z walki wam się zmienia na podstawową broń. Disarm, on nie może bić z bazowych. Teraz to mogłem zrobić w sumie. Ten młotek ma strasznie duży damage. Dawaj, Janusz. Elegancko. Słyszałem, że ten... O, oh, fuck my life. Słyszałem, że tyr we mnie ultuje, dlatego chciałem próbować ominąć jego ulta i wpadłem w dwójkę z Syli.
o wiele. Myślę, że ta postać ma o wiele większy potencjał na dżungli niż na tym. Niż na solo. Teraz wygląda ładniej. Poczekam jeszcze chwilę, będę miał Runforge Hammera. Także ja ją będę budował na takie Warriora, bo jestem na solo. Także ja widziałem, niektórzy budują ją pod. Ach, chcę. Hop. Typowo pod Attack Speed i tak dalej. Chociaż wziąłem jednak buty na Attack Speed, bo wolę. Hop. Fuck my life. Strasznie duży damage. Niestety z tego młotka bije najwolniej ta postać. Alright. Oczywiście disarm na bakę. Scylla pierdolnęła z ulta i jest po robocie. Wow, Scylla ma nafidowana strasznie. 7-1. Przejebany mecz. Nie poszedłem na dżunglę. Niestety nie na moją rolę, no i trochę nafidowałem. Przyznaję, Scylla mnie zabiła dwa razy? No. Ale to już była wtedy nafidowana. To nie moja wina. Szybko jak gisik. Turu, tu, turu, turu, turu. No ale wiecie, kombaki istnieją. Czekać na błąd przeciwników i... Zwłaszcza, że ich support nie jest wybitny, sądząc po tym buildzie. Ale po buildzie się nie osądza. Zazwyczaj po buildzie można osądzić ludzi, ale... Wow, co to był za hammer? Drugi raz tą postacią tak właściwie gram. Pierwszy raz grałem na dżungli. I poszło mi tak, że wykierowałem mecz. I z 10 chyba. Nie, to był pierwszy mecz. To jest mój trzeci mecz. Nie trafiłem disarmem, jestem zajebisty. Fuck my life, dobry ten tyr jest. Fuck, nie trafiłem, żol, co jest ze mną? Tyr jest zajebistą postacią. Muszę nim też popróbować grać na solo. Pohilujemy się troszkę, ten lifesteal jest bardzo dobry. Ostatnio maksowałem nim na solo właśnie trójkę też chyba. Nie, czy ja... Nie grałem nią przecież na solo, what the fuck? What the fuck ten heal. Na dżungli nią maksowałem trójkę. Co ja gadam? Pierdoły gadam. Późno jest. Hop. Unstoppable, więc... W ogóle przedłuża bazowe trochę. Ta trójka. Dobra, myślę, że już tu nie mogę zostać, bo on ma chłorany boskie ten healing. Wiedziałem, że to chcę zrobić. Jebany. Wynocha, majster. Wow, rany, ten młotek. Fuck! Nie mam many. Kurde, on ma blue. Dobra, ja muszę cofać. O rany boskie, ta Scylla. Scylla ich kieruje, dobrze. Dobrze zrobił. Dobrze zrobił. Bym go zniszczył teraz. Dobrze ten tyr gra, bardzo dobrze. Co chcę brać teraz? Nie wiem, jak
jak tą postać budować kompletnie. No wrata biorę, nie? Co mogę. Turu tudu tu turu tudu. Turu tudu tudu. Odpuszczował lejna troszkę, widzę. Nie, ten tyr to jest godny przeciwnik, z tego co widzę. Dobra, a on jeszcze nawet nie ma żadnej protekcji. A już mam hamera. Już mam z nim problemy. Dopiero jak on zbuduje protekcję, to będzie przerąbane. Dobra, ja zaczynam biegać. Nie, potrzebnie tego ulta zużyłem. No patrz, styla. Po robocie. Wow. Nie trafiłem, świetnie. Boże święty. Boże święty. Nie mam damage'u. Tak jak powinienem mieć. No, nie mogę wam niestety pokazać jej w pełni jej potencjału, bo jestem na solo, a jakbym poszedł na dżunglę, to bym tak ścisł. A nie chcę mi się naprawdę tłumaczyć drugi raz jej mechaniki, także nie będę tego drugi raz nagrywał. Nie znaczy to, że czasem nagrywam dwa razy materiały, chociaż zdarza się. Czasem mi wyjdzie taki chujowy mecz albo coś, że trzeba nagrać drugi raz materiał, ale... Ale co zrobisz? Dobra, idziemy na linię. Tyr ma tak w ogóle 16 już. Ja go teraz prawie zabiłem. Znaczy przedtem. Jego dobry ult go uratował. Hop. Cześć. O. I sięgam. Dzięki tej dwójce, ona ma zajebisty clear. Hop. Ja pierdolę! Żartujesz sobie. Janusz, pomóż mi. O, baka. Not today, synu. Disarm. Ojej, ta postać. Uuu, Janusz! Nie, stupcyłem. Dobra, Bastet, wierzę w ciebie. Jeśli ten tyr teraz nie przyjdzie, to porobimy ich tutaj. Znaczy, powinniśmy. Przynajmniej. Na życie ten tyr teraz tu przyjdzie i mnie zniszczy. Blinkniemy po mnie. Okej. Okay. Dobra, niech nas Shibar wykeruje. A, nie mam wespaka. Się skończyły skrzynki. Sorry, cofam się. Hi. Turu, 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 turu. Czekajcie, zrobimy tak. Na midzie się dzieje dużo. Tego co widzę, ale ja tam nie mogę za bardzo pomóc. Właśnie na level przeciwników jestem strasznie do tyłu. No. Po robocie. Po robocie. Moi drodzy. Nie wiem, czy jest sens to grać dalej. No, oni nie poddają z tego co widzę. Robi golda?
mógłby zrobić w sumie. Będzie przerzucał. Niech przerzuci mnie. O, oh, fuck my life. O, oh, dobra, na szczęście mi to za dużo nie robi. Ale on ma regenkę z tego zasranych tych. Dobrze, mamy go. Fuck my life, ten stun! Ten stun! Ten stun był zajebisty. Od tego chuja. Ten chuj mnie zabił tym stunem. Ten stun im właśnie wygrał grę, ja bym ich tam pozabijał. Wow! Wow, ten stun był zajebisty od niego. Ja bym tam zabił tego bakę i bym przecież wyszedł stamtąd. Bez szwanku, kurde. Może nie bez szwanku, ale przynajmniej się zabił. O rany boski. O rany boski. A myśli, że jeszcze wykeruje. Jesteśmy 8 koła w dupę. Dobra, następnym razem idę beluną dżunglę. Please? Mogę? Dziękuję. Słyszę gdzieś kogoś, tu jest. Cipurka. Wow, ten push. Aha. All right. Nie cipczymy, moi drodzy, i zabijamy. Nie trafiłem, fuck my life. Czemu nie nacisnąłem Egisa, tylko nacisnąłem dwójkę? Pff, lol. Zdecydowanie chcę jakiś magical prot na tą stylę. Aha, Tyrse już pushuje. Lewo ład. Z tyle muszę zdecydowanie wziąć jakiegoś Magic Prota. Czy ten Tyr już ma jakiś prot? Ma. O, what the hell? Spirit Rope. To jest teraz Viable Sły z tego co widzę. Ja też może to wezmę. Fajny item. Mi się wydaje. Drogi jak skurwesyn. Ale by mi się synergię bym miał z tym. No w sumie mogę tego nie brać. Już dupcy, już wyszedłem z respa, nie miałem czasu, żeby się zastanawiać. Jest już po robocie. To albo fajera? Nie. Nie trafił Janusz. No, czekamy teraz na walkę, prawdopodobnie ostateczną. Nie ma nic do zrobienia, tu nic się nie stanie. Disarm, kurwo.
to myślę, że go widział, skoro... Nieważne. No, wygraliśmy teamfight. Jakoś leci. Hop. Ja bym się chciał lifestealnąć kolego. Teamplay, moi drodzy. Janusz, portal! Mógł mi postawić portal. No ale chuj z tym już, nieważne. Ancilla biorę, bo ta Scylla ciśnie. Potrzebuję na nią prota. O, dobre koty, dobry ult, ale kurwa, ona... Okej, no mogę już ją zabić. Znaczy tego bakę, w sensie. Dobra, kloka, mogłem tego Spirit Roba wziąć zdecydowanie. Cooldown Reduction bym dostał. O wiele większy value bym miał niż ten Ancil. Już sobie nie będę sprzedawał chyba. Sprzedam, to mi będzie stać akurat. Chuj sprzedaj. Chuj z tym. Straciłem dużo kupując ten Ancil, że tak się tak będę miał teraz ten rob. Rampage. Nie idzie mi ten mecz, wiem. Gram jak lamer. O, jebie, portal. No, taki żart, tak? Pięknie. Aha. Lol. Zapała. W sumie nie musiałem tego agisować, bo to nie było zagrożenie życia, no ale... Tak czasem mam! Panika, no! Pierdolę. Ta gra może być długa, bardzo. Ale Shibar nas wykeruje. Prawdopodobnie, chodźmy na Golda. On jeszcze jest. Hoga na trzecim wezmę. Just to be sure. Cześć, hop. Golda nie ma. Zajebiście. O kurwa, Shibala z Holberm. Ten damage! Widzieliście? To się dzieje, moi drodzy, kiedy trafiacie więcej bogów przy obrocie. Podczas dwójki. Nie powinienem zostawać, wiem o tym. Ale czekam the grid. Wow. Dobra, biorę teraz Bane. I Hoga na trzecim. Nie kończę Bane'a, tylko biorę Hoga.
Na wszelki wypadek, jakby robili teraz fajera. O, żartujesz se. No, kurwa, nie strasz. Myślę, że build nią pod auta taki też by był ciekawy, ale była strasznie papierowa. Speed pushują. To idzie jeszcze odrobić. Shibalkery. Idę tam, idę tam. Idę tam, idę tam. Dobrze! Hej. Shibal kieruje. Nie, dawajcie prawo, jak tu już jesteśmy. Dobra, stankuję. A, już tu wzięli, what the shit, kurwa! Tak patrzę, co jest! Alright. Kurwa, w ogóle nie mogę się skupić tak dzisiaj. Po robocie! Czemu? Na się cofa, najbiście. Baka, przydam się tu na niego, disarma mam. Dawaj, 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 a ty natankuje, dobrze jest. Jeb. Oh my god! Ten Shibal tankuje nas tak mocno. Gdzień tankuje? Keruje, chciałem powiedzieć. Tyle trzeba zabić. Iż ma to. O, help please. O kurwa. Kurwa. Zajebali mnie. Jakbym wyszedł z tego żywy, to by jaja. Czuję, mogę tego chodzącego gisa kupić. Może teraz sobie wezmę jakiś ten pod autoataki, pod tą trójkę. Kinsy biorę. Kinsy są bardzo silne. Nie będzie w porządku. Ale ten Shibal naprawdę robi tutaj robotę. Robi robotę tutaj w tym meczu. Co się dzieje na polu bitwy? No dobra, prawo by trzeba było spuszować, bo Fenior się już odrodził. Janusz tu spuszuje lewo, idzie pomóc ci, pomóc ci, pomóc. Wardę mogłem kupić, ale jeszcze nie będę wracał. Ten ma ulta i nie zultuje. Brawo. Pięknie. Cześć.
shit. Skinsami od razu lepiej. A to na razie drugi tier tylko. Od razu czuję. Sniper Onis! O kurwa! Ale miazga! Ale miazga! Ale miazga, moi drodzy. Jedziemy po Feniksa. O, Moliel. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Dawaj, zabijcie ich, pasztet. Albo i nie. Ale ich porobili. Ta Scylla też dobrze gra. Za głęboko weszliśmy. Za głęboko weszliśmy, to prawda. Weszliśmy za głęboko zdecydowanie. O kurwa. Kurde. Chyba by tak właściwie mógł spokojnie backdora już zrobić. Ach, i on ma build. O kurde. Bez rage'a, no a w sumie z takimi bazowymi to... On rage'a jak to woli. No właśnie. Aha. Nie robią. Dobra, atakujcie. Tylko sobie na Kinsy poczekam. No to jest w momencie, zrobią. O! Jestem z Konamorim na tym. Na Skype'ie. Bo, ale on się poszedł umyć i ja zacząłem nagrywać. Dobra, to ja się odłączę, żeby wam tu nie pikało. Idę, my por favors. Kurwa, nie da się tego anulować? Szkoda. Ale ja nakurwiam z tymi kinsami. O mój Boże. Widzieliście to? Czemu my nie możemy iść teraz po grę? Jezus Maria, ludzie! A czym to spierdolił? Zamiast iść po grę, to oni kurde cipczą i... O Boże Święty... We should went for the game right now. Nie wiem, co oni tu robią. Nie wiem, po chuj nie robią tego fajera teraz. No to tylko jest przedłużanie niepotrzebnej gry. Już powinniśmy wygrać to tak właściwie. Soldier should be prepared. Okej. Okay. My to teraz przejebiemy. To będą jaja. Ale gra, ja cię pierdzielę. Nie ma fajera, synu. Będziemy backdora zrobić, bo teraz już
po robocie jest. Też prawdopodobnie idą Bagdara. Nie, jest tutaj, są. O, zajebiście. Właśnie co oni robią. Ale nas porobili, ja pierdolę. What?! Jebany kurde ciul. Ultuj mnie kurwa Athena! Nie zultuje mnie, nie? Po co? Aegis jest zbugowany. Patrzę się, klikam go, a on kurwa nie zadziała. Anglish Hard Hop. No dobra, teraz zultował. Nieważne. Pluje się o byle co. Czeko bijem report! Ban! Kończcie to, kończcie to, proszę was, kończcie to. Nie chcę mi się już grać tego meczu. Kurwa, nie skończą mnie. Janusz. Aegis jest zbugowany. Ten nie powinien tak działać. Ten powinien przerywać crowd control. Wszystkie rodzaje crowd controla powinien przerywać. Ten powinien tak działać, że kiedy jesteście pod wpływem ciężkiego crowd controla, tak na przykład jak ja byłem pod wpływem tego tyra, to nie powinien działać, ale ten powinien go przerywać. Ostatnio właśnie zauważyliśmy z klanowiczami, że jest zepsuty, że jest zbugowany. Nie jestem Lokim, żeby to skończyć, kurwa. What? Co to było? Ta muzyczka? Aha, to muzyczka tej Scylli. Denerwująca w lobby. Cześć. Hop. Co ja robię? Boże święty, oni... Jezu, jaka ta gra jest długa. Boże święty. Ja mi się to będzie wrzucać na YouTube'a. 5 godzin. Cześć, nie przychodzę się tu bić, kolego. Tylko sztylnąć Golda i wyjść. Jakiś problem? Cześć. O, da co trzepu! Porobieni. Czemu ja go tak właściwie robię? No. No, i GG. Tak to się kończy, ludzie. Janusz z basetką idzie kończyć, a ten idzie bronić, a ja poszedłem na Golda, także czeko don't give a shit, nie? Kurwa. Także, YOLO na pewnej kurwie, także. Dziękuję wszystkim za obejrzenie.
Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, hoplej.